Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii od A do Z. Także dzisiaj gramy sobie Akalkom. Jako trzeci wybór według naszego alfabetu. Trochę widzowie mi zaczęli współczuć, że gram Akalkom w lesie, bo z tego co się orientuję, ta postać ostatnio dostała jakieś nerfy. Także zobaczymy, jak sobie taka Alka poradzi w pierwszym klirze. Gramy na Nonersa. No troszeczkę jest to wyzywający, agresywny matchup, bo jak gościu nam podejdzie i kliknie Q, to może być niebezpiecznie, także zobaczymy, na co tego Nunersa w tym gameplayu będzie stać. Ciekaw jestem, jak to w ogóle pójdzie naszej drużyńce. Zastanówmy się nad tym, czy my chcemy zrobić ganka na jakimś trzecim poziomie, czy jednak farmimy się do jakiegoś ultimate'a, licząc na to, że Nunu popełni jakieś gigabłędy. Ja bym zaryzykował invade na tego, na blue buffa przeciwnika, ale dopiero co, jak zresetuje się po tym właśnie wilku. Dobra, więc tak, siema Nunu. No dobra, żeśmy go tam trochę poobijali. No nie ma czego się spodziewać o takie akalki na trzecim poziomie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc raczej się wycofamy na spokojnie i zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno z żuka byśmy mogli zrobić, to może być dosyć dobra opcja. No i tutaj widzę, że ziomeczek jeszcze wbija. Aha, tutaj walczymy na seta. Spoko. Kurde, brakuje mi tak niewiele energii. Nie no, muszę widzowie tak robić. Muszę uciekać z takiego pola zagrożenia, bo my jesteśmy spoko, ale dopiero pewnie po jakiejś erce. Pierwsze trade za nami, czy były takie złe, czy były takie niezłe, a to już od was zależy. Mi się wydaje, że trade są całkiem spoko, tylko no kwestia jest taka, żeby dofarmić jeszcze te dwa itemki, może jeden z kawałkiem, żeby faktycznie nie mieć problemu z czyszczeniem lasu, no bo widzicie, że teraz nawet taka żaba sprawia nam problemy i się zastanawiam, czy mogę to zrobić, czy jednak umrę. 50 HP-ków. Oj, umrę widzowie, umrę. Także szybko trzeba się wycofać. Panie Kartusa nie było na kanale od miesięcy, bardzo ładnie proszę o nagranie. No to Berdzik akurat tutaj, niedokładnie oglądasz moje treści na YouTubie. Bo aktualnie chyba Kartusa dodawałem jako odcinek sprzed 2 tygodni, czy jakoś tak. Więc musisz dokładnie oglądać treści. Wiesz, ja teraz tworzę takie jakby trendy, że nie widzisz, jakie są generalnie wiadomości, jakie są postacie teraz przytaczane. Troszeczkę efekt tajemniczości wprowadziłem na miniaturkach i pod tym względem zwiększyłem w ogóle oglądalność. Jednakże tak, Kartusa nagrywałem, to zachęcam, żebyś dokładniej oglądał. Albo obserwował to, co dodaje. Ciekaw jestem, jaki masochista będzie chciał grać Akalką w lesie. Albo jakiś naćpany otepek. Albo generalnie osoba, która ogląda trendy od złaga czy jakichś innych takich treści. Tylko takie osoby wydaje mi się, że grają Akalką, ale mogę się mylić. Co ty szukasz nowego maina na dżungli? No tak, Akalka mi się mega spodobała. Myślę, że będę otepekiem i takie tam inne. A tak dla osób szczerze mówiąc niewtajemniczonych, to jest seria oparta na kontencie od Z do A, od A do Z, czyli gramy każdą postacią po kolei według alfabetu. O, Nunersik. Ty dawaj tego Nunersa, dawaj. Jest trochę bejcik na downa, ale wydaje mi się, że damy radę. Okej. Kurde, nie w tą stronę mi uciekł, szkoda troszeczkę. Jeżeli Nuno by mi wskoczył tutaj, o! Uda się? Uda się? Nie uda się. Nie. Widzowie, Sadek. No gościowi jak zwykle 5 HP musi brakować, nie? Najpierw ta seria będzie na odcinkach na YouTubie, czy tylko na transmisjach? Oczywiście w formie odcinków. Inaczej, jak ja transmituję na żywo, to generalnie staram się z tego jak najwięcej robić odcinków, bo wiem, że nie wszyscy mają czas na jakieś tam live'y i tym podobne sprawy. Dlatego tworzę takie treści i tyle w temacie. Czekam na Sorakę, ale jaja będą. A to też zależy, po co chcemy zagrać tą Sorakę, bo wiecie co wam powiem? Na apekach chyba o wiele lepiej gra się AD i jakieś criticale z lifestealem połączone. Bo tak jak się tak gra typowo apeka, wiecie, że apeka i stara się skalować, nie jest to opłacalne. A tak z tymi efektami dzisiejszego towarzysza, imo wydaje mi się, że jest lepiej dla takich AD postaci. Bo macie jakieś leczenie, macie jakieś faktycznie te zużycie many jakoś zregenerowane i tak dalej.
Natomiast same siebie atak damage lepiej sobie radzą w kampy. Jak coś, to W daje ci energię. Wiem o tym, że W daje mi energię. Natomiast teraz już mam full, a wcześniej nie potrzebowałem. Poza tym energia z W generalnie spoko, nie? Bo szybciej się to regeneruje i tak dalej. Natomiast to zajebiście baituje kampy z tego, co widzę. I potem mi się to tak dziwnie regeneruje. Więc myślę, że jednak z tym W to troszkę odpuścimy. Ale faktycznie, ktoś jak wcześniej spostrzegł, to Akalka ma o wiele gorszy clear, niż jeżeli to, co było kiedyś. Akalka sobie biegała z kampa na kampa i te raptorki czy jakieś golemy nie były dla niej problemem. A teraz? To widzicie, jak ciężko to w sumie idzie. Mam faktycznie obuwie, jak i ten. Jak i książkę. Natomiast widzicie sami, że ten damage jest strasznie pogorszony. Trzeba diamacika kupić. No, wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. To uzbieramy na niego jakieś jeszcze 300 zł i będzie fajno. Dobra, czy możemy tam zerkować? Okej. Nie najgorsze combo. Nie najlepsze, nie najgorsze. Pewnie jakiś otapek złapał się za głowę, co ty odrąbałeś, ale wiecie, co wam powiem. Zabiłem. To jest rzecz najważniejsza. Dobra, kupujemy w takim razie Tiamacika. Czemu wychodzi z bazy? Nie mam pojęcia. Kupujemy Tiamacika i pędzimy dalej. Akali nie była kiedyś dżunglerem w pierwszych sezonach? Nie. Fiora była, Riven była nawet, ale Akalki raczej nie kojarzę. Akalka sama siebie zawsze słynęła z mida, bycia toplanerem, ale żeby tak dosłownie być w dżungli, to pewnie się zdarzyło tylko u jakichś youtuberów, którzy są albo OTP-kami, like profesor Akali, albo generalnie ludzie, którzy to nagrywali, jak Nightblue. Nightblue chyba kiedyś słynął z takiego kontentu. To może za dawnych lat też coś takiego dodał. Musielibyście wygooglować. Dobra, także tak, lecimy. Tryndamer zabił. Z jednej strony niedobrze, z drugiej strony dobrze, bo chociaż się zresetował. Ale teraz pytanie, czy my będziemy go mogli zabić. Inaczej, jeżeli gościu odpali swój kręciołek, to i my możemy go porobić. Poza tym na R-kę też musimy chwilkę poczekać i raczej powinniśmy gościa porobić bez żadnego kłopotu. Siemano. Siemano kolano. Dobra, zróbmy coś takiego. Żyjesz. Nie wiem, czemu gość odpalił kręciołek w moją stronę, niż jeżeli zaś za ściankę, ale trzeba się cieszyć z tego, że gościu dał nam donata od życia. Także miło z jego strony. Mam nadzieję, że dobrze zagrałem mechanicznie, widzowie, tą Akalką, bo powiem wam szczerze, że przy najprostszych rzeczach czasami mam pewne wątpliwości, że dobrze je wykonuję. Liczbane, bo jak idziesz APK, to masz przeliczniki na AD. No to możecie mi nawet tutaj mówić, co ja mam składać. Imo ten Rocket Belcik to na pewno byśmy mogli zastosować, ale co potem zrobię z tym Tiamatem, to jeszcze nie wiem. Kiedy będą największe jaja Lulu, Nami, Soraka i najlepsze Yumi? Oj, zapewniam was, że będą. Jeszcze będą wielkie jaja. Wiecie, w tej serii też chodzi o to, żeby tworzyć sobie jaja z supportów, które są stosowane w lesie, ale dodatkowo zwykłe postacie też możemy grać w specyficzny sposób, bo możemy tworzyć jakieś nowe mety. Jak na przykład Gnara, nie będziemy grali pod jakieś AD, tylko zagramy pod AP przeliczniki, co wydaje mi się może być ciekawsze do oglądania. Dodatkowo jeszcze lulkę na przykład pod criticala, a nie na przykład pod full APK i jakieś tam serdeczne tarcze. Mogą być to śmieszne buildy, które, no wiadomo, na pożytku dziennym nie będą stosowane, ale kto wie. Ja trochę czuję się dziwnie w tym meczu, że nagle na 27 killi dostępnych dla mojej drużyny ja mam tylko 2. I również dodam, że to jest wszystko nabite na tryndamerze. No ale cóż, czasami taki gameplay jest, no to trzeba to zrozumieć i trzeba się do tego dostosować. Dobra, czy my możemy coś zrobić na bocie? Może. On spróbuje zabić tego Nunersa. Kto wie, może się uda, może nie. Dobra, S. Nie wiem, czy heal był aż tak mocno potrzebny, ale jak coś, to dzięki. Ciekawe, jak tam Blitzcrank się sprawdzi. Wydaje mi się, że bardzo podobnie do tego, co było. W sensie sam Blitzcrank siebie jest skuteczny pod względem ganków, czy chociażby wykonywania presji. Jednakże pierwszy clear ma strasznie beznadziejny. Robisz blue buffa, robisz żabę, od razu jakieś wilki, natychmiast możesz roamować. No i takie same roamy sam siebie w Blitzcrank ma dosyć super, ale no tak, wiecie, żeby to potem rozwijać, to kicha.
No, statystyki 3-1 mówią same za siebie, że to my kierowaliśmy tą gierkę. I po raz kolejny, widzowie, trzecia gra z rzędu, zagrana na tym samym streamie. Trzecia gierka z rzędu również jest poddana. Nie wiem, czy to jest kwestią tego, że mamy Smurfa w drużynie, czy mi tak dobrze idzie, ale z tymi statystykami kończymy to spotkanie. No, fantastyczny damage, jak tutaj mogliście spojrzeć. Jeżeli chodzi o damage taken, może będzie największy? Ha, widzowie, wiedziałem. Wiedziałem, widzowie, że damage taken był największy pod tym względem, także co wam powiem. AKK też w dżungli działa, faktycznie na normalkach, faktycznie z widzami, ale jak ktoś chciałby tutaj odzorować sobie to wszystko, to tutaj macie builda. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz częściej badajcie na moje transmisje, gdzie nagrywam tego typu content od A do Z w dżungli. Do zobaczenia następnym razem. Thank you.